Cześć, cześć, witajcie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Alien Isolation na kanale Rywik. Dziś postaramy się pójść nieco dalej, bo widzę, że teraz będzie problem z tymi całymi Androidami. Mam nadzieję, że sobie jakoś z tym poradzę, bo już mam kłopoty. Zapraszam wszystkich do oglądania. Dobra. Teraz którędy, żeby się nie wywrócić. Dobra. Tu nikogo nie widzę. Chyba nikogo nie ma, wiecie. Tutaj chyba... Nie chcemy chyba tam wchodzić, nie? Tak mi się wydaje. Chyba mnie widział, wiecie. Ojoj. Chyba mnie widział, to mi się bardzo nie podoba. Albo i nie. W sumie, bo widzę, że tu nie idzie. Nie ma go na całym radarze ruchu. Chyba go nie ma. Dobra. W sensie, bo... Myślałem, że mi zauważył, bo coś powiedział, jakbym mnie widział. Dobra. Dobra, idzie w tym kierunku, ktokolwiek to jest. Ewidentnie wchodzi przez te drzwi. Czekam, spróbuję go jakoś tutaj minąć, wiecie. Właśnie wszedł tu. Idzie tutaj naokoło, dobra. Wtedy go miniemy. Teraz tu mi w ogóle znikł. Dobra, tu jest. Tutaj, dokładnie. Dobra, możemy go teraz chyba minąć po cichu. No chyba, że się akurat wróci, jakby to przechodził. Na szczęście nie. Tu jest na razie ich trójka. Tam ci dwaj siedzą sobie w tym... Na mostku. Ten jest tutaj i chodzi w tej we w te. Dobra. Tu jest chyba w miarę bezpiecznie. Tamten typ już na razie idzie w tamtym kierunku, więc się nie przejmujemy. Tam na razie nie idziemy. Coś tu... O, martwy ten. Granat hukowy. O, to on się przyda. Raz już no limit. Dobra, aha, nie możemy go przeszukać. Dobra, trudno. O nie. O. Dobra, spadaj. O. Dobra. Pytanie, czy oni to słyszeli. Chyba nie, bo się nie zbliża na szczęście. Ktoś tam jest, ale chyba jest na tyle daleko, że... No. A co my tutaj mamy? System alarmowy, obraz z kamer. To oczywiście, że te dwie wyłączamy. Dajmy sobie tylko dostęp do drzwi. Dobra. W sensie ja tu się nie mam zamiaru później wracać. Ja sobie po prostu to odpalę, żeby mieć już to załatwione. No bo obraz z kamer możemy sobie wyłączyć. System alarmowy też możemy wyłączyć. Za to do drzwi dostęp bym sobie z chęcią dał. Czy tutaj ktoś jest? Chyba nikogo tu nie ma. Dobra, tu mamy te drzwi. Tu była kamera, ale jak sami widzicie, jest wyłączona na szczęście. Tak, tu jest jakiś fajny składzik i dwa androidy. Chyba są wyłączone, bo są jakieś właśnie... A gdzieś tam się muzyka zrobiła, jakby coś goniło. Strasznie się niepokoję. Dobra, tu chyba nic więcej nie ma. A, jeszcze by ten znacznik, już go podnieśliśmy. Dobra, chyba nikogo nie ma. Teraz idziemy chyba tędy, bo tu jest kanał wentylacyjny, gdzie on prowadzi właściwie. Zajrzyjmy w sumie z ciekawości. To się nam może później przydać. Gdzieś tutaj w prawo, to chodź może normalną drogą. Mamy tam pójść i jakąś wiadomość dostarczyć. Poza tym tu chyba nie było już nic ciekawego. Tu jeszcze było w prawo jakieś zejście, ale to jest chyba po prostu inna droga naokoło, nie? Tak mi się wydaje. No właśnie, to jeszcze można było tutaj chyba tędy pójść. No co, poszliśmy tędy. Fajnie, że jest kilka dróg. O, mapa. Bierzemy.
No dobra. Bez owijania w pełne idziemy dalej. Chyba nikogo nie ma. No, chyba to nikogo nie ma. Rozejrzyjmy się najpierw tutaj, zanim cokolwiek zrobimy. Przywróć zasilanie, dobra. Tu wszędzie mamy dostęp do drzwi, na szczęście. Nie jest zablokowany. O, zapis dawno nie było. W sensie może nie, że niedawno, ale... Wolę sobie to zapisać, bo nie chcę się tam znowu przekradać. Nie jest jakieś ciężkie, ale strasznie na wyczekanie. Co to za nowy schemat? Co się... Mina NP, granat hukowy, hałaśnik. Troszkę już się na tego nazbierało. Mina MP, to chyba będzie dobre na androidy, wiecie. Granat hukowy, to też bym sobie wziął. Dobra, też tylko trzech elementów wymaga, ale to, widzę, że już jest drogie. Mina MP, kurde, mega drogie. Tak spajający akumulatorów aż 3 wymaga. Bardzo drogi jest ten granat hukowy, pewnie jest jakiś ultra dobry. Pewnie ogłusza tam wszystkich w pobliżu, ale mi się wydaje, że mina MP brzmi trochę lepiej. Dostęp do drzwi oświetlenia, czy tu też mieliśmy ten sam, co tam mieliśmy, tylko jest w tym miejscu. Tu mieliśmy to przejście, no fajnie, fajnie, my sobie poradziliśmy bez tego. Dobra, chyba nadajemy wiadomość ponownie. Gdzie to... tutaj. A, trzeba hakować, tylko... na czym to polega? Zrównoważyć wartość. Jak mam to zrobić? Jak mam zrównoważyć wartość? Aha, ma być taka sama jak tam na dole, widzicie? Chyba. Nie, nie mogę kliknąć. Chyba znowu czegoś nie rozumiem. Jeszcze raz. O, coś innego. Dobra, czyli mamy tutaj chyba jakieś numerki, widzę. Musiałem chyba wszukać odpowiednie. Coś mi nie działa, wiecie? Nie chcę się to w ogóle uruchomić. Czekajcie chwilę. Sprawa wygląda tak, uruchomiłem ponownie grę, ale okazało się, że coś mi się stało z bidami, po prostu zamiast E klikam spację. No dobra. Kliknąłem. No i teraz to działa. Widziałem, że coś jest nie tak. No bo nie działało. No fajne zdjęcie z Afryki w ogóle. Kobiety z dzbanami na głowach. Dobra. To nie było specjalnie trudne. No i teraz równoważymy te wartości. Super. Dobra. No, cutscenka, nadajemy wiadomość. Samuels! You're alive! It's Ripley! Ripley! Taylor, it's Ripley. We were getting worried. We thought... I made it! Where are you? We're at the transit station now. It's right by medical. Okay. O, tam byliśmy. Samuels, listen to me. It's not safe here. Siegson's got this place locked tight. Their goddamn androids are killing people! That's impossible. It's contrary to primary synthetic programming. I've seen it, Samuels. I guess Siegson's got a different idea about synthetics. And there's something else here. A creature. It's big and it's lethal. Ripley, slow down. A creature? It's a life form. An unknown type. Some kind of alien organism. It's extremely dangerous. You and Taylor Ripley, need to make... Taylor is hurt. She was injured by debris during the crossing. Oh, gosh. How bad? I can't move her. I need medical supplies. We need to treat and pack the and injury. The Torrens? The radio is broken. I can't contact Verlaine. We're on our own. Shit. Okay, I'll come to you. Keep your eyes open. I'll send a transit car to you. Okay. Czy musimy się wrócić do tej stacji najwyraźniej? Kurde, mogłem wyłączyć system alarmowy. Wcześniej go włączyłem, bo myślałem, że może dlatego, że jest wyłączony, nie mogę nic aktywować. W sensie nie mogę tego aktywować. No tak. Shit. Cicho, nas nie widział, nie? Dobra, minął nas. Nie muszę mnie widział. Idź. Nie widzisz mnie. Idź sobie. Dobra. Co za paki. Dobra. Przed nami nie ma nikogo, oni są tylko tam. Może nie będę biegać, bo mnie usłyszą od razu.
Albo dobra. Przed nami widzę. Z prawej ktoś jest. Wiemy. Nie ma nikogo. Na razie. Ojoj, to znowu oni. Tu w ogóle odkryłem, że jest takie fajne przejście tutaj. W tym miejscu mogę bardzo łatwo przed nimi uciec. O tutaj. O fuck, chyba mnie widział. Na razie. Siemandero. Dobra, spadamy. Dobra. O dziwo w sumie wam powiem, że nie widzieliśmy do tej pory jeszcze obcego. W sensie widzieliśmy go, ale... Ojej! Na razie. O, dziwne, dziwne. Oho, to chyba nie to. Cześć. A gdzie mam w ogóle pobiec? Uciekli przez dział komunikacji Segason. Tędy? Nie, nie tędy, tu się nie ma żadnej drugiej ucieczki. Dział łączności może... Chodź może tędy. Kurde, szybki on jest, on już tutaj dobiegł. Dobra, przejdźmy sobie może kanałem wentylacyjnym. Na dół, ona będzie teraz na górze prawdopodobnie. No już tu lezie. Daj mi spokój. Czemu nie mogę aktywować tej windy? O, mogę, dobra. Na razie. O, dobra. Gonienie się z tymi androidami nie jest jakieś ultra straszne, no bo jesteśmy szybsi od nich, a to są strasznie tempi, zauważyłem. Ludzie mają broń, więc mogą nas zastrzelić na odległość. A alien jest po prostu od nas szybszy, no to tak jest strasznie, strasznie, że tak powiem. Strasznie creepy, właśnie słyszę, że gdzieś tu łazi, więc chyba zaraz będziemy mieli z nim problem. A nie, to już tu byliśmy. Bo znowu gdzieś słyszę, czyli ci też będą chyba agresywni. Dobra. Gdzie mamy teraz iść? Tędy nie... Tędy przejdziemy, dobra. Idziemy tędy. Dobra, to już jesteśmy niedaleko. O kurde, strzałem, że gdzieś tu łazi. Dobra, chyba teraz chyba za niedługo zaczynam znowu gonić. Coś chodzi mi o obcego, bo wcześniej żeśmy go jeszcze nie widzieli. Aż tyle. Chciałem cię może gdzieś na łeb z tych całych wentów skoczyć. A tędy? Tak, tędy. Teraz musimy chyba na dół zejść. Ja bym sobie grę może zapisał, wiecie, bo... Bo już dosyć spory kawałek żeśmy przeszli. Dobra, spadamy. Obcy gdzieś tu cały czas biega, ale... Coś on w ogóle nawet nie schodzi na dół, więc nie wiem, czy on będzie nas jeszcze atakował. Jak na razie. Gdzie teraz, tędy? Tak, ten teraz naokoło. Kurde, tam jest ten. Ponadto mamy na głowie jeszcze androidy, więc pewnie nie męczyliby nam już głowy jeszcze dodatkowo obcym. Jestem ciekaw, czy one się będą nawzajem atakować, to mnie bardzo ciekawi. O, fak. On tutaj jest i nie wiem, co z nim zrobić. Chociaż w sumie tutaj to już jest obszar, na którym teoretycznie możemy być, więc nie wiem, czy nas atakować. Nie no, ma czerwone oczy, czyli chyba jest w trybie alarmu, tak jakby. Kurde, gdzie tu przejść? Jeśli on się nie będzie ruszał z miejsca, to ominięcie go nie będzie wcale ciężkie, ale... Wiecie co? Ja chyba tu nie będę podchodzić, wiecie, bo to się może dla mnie bardzo źle skończy, tak mi się wydaje. Coś tu kapie, wiecie, i chyba wiem, co to jest. To jest ten śluz, który wydziela Alin, jest chyba w tym właśnie miejscu, dlatego ja wolę się ulotnić. Kurde, co zrobić z tym gałganem? Dobra, chyba poszedł w drugą stronę. Tak jakby. Dobra, kurde, nie wiem jak go ominąć, bo
Bo nie wiem, co tam będzie, wiecie, żeby... Bo jak mogę teoretycznie go wyprzedzić? Jest wolniejszy ode mnie. Dobra, ona chyba nie widzi teraz. Nie, wszystko jest w porządku. Daj sobie spokój. No właśnie, wracaj do obowiązków. Co cię to obchodzi? On tu chyba jest, nie? Z tego co mi wiadomo, to... Bo z tego co mi wiadomo, to androidy chyba tak nie syczą. Mogę tu przejść? Mogę chyba. Nie widzisz mnie, prawda? Ale gapi się na mnie, więc nie wiem. Dobra. Dobra, rura przecież chyba... Dobra, chyba nas... No, cześć. No, dziwne, dziwne. Wiem, że nie powinno mnie tu być, ale dałbyś mi spokój, żebym mógł sobie spokojnie odejść. O nie, to jest chyba ślepy zaułek. Wykiwany. Na razie. Dobra. Prosto, prosto przed siebie. Oni nas nie dogonią raczej. Tym się martwić nie musimy. Dobra, gdzie teraz? Tędy. I prosto, zarąbiście. Dobra. No to cześć. No, nie było to zbytnio ciężkie, ale dosyć sporo ich tu było. Myślałem, że tam jest jeden, czy może dwa. Tu trzeci na trzeciego się natrafiłem. Ale kurde, jestem ten centralnie przed nim, że to bym je zauważył, więc widzę, że nie ma z nimi większych problemów na razie. No to, że te wędy... Oj, słyszałem, jak ktoś tam się wydziera i chyba wiem, kto to jest. To ja? O, chyba wiemy, kto to jest. Się bardzo szybko przemieszcza. Dobra, gdzie mam się teraz dostać? Teraz mam się tutaj dostać, do tego, do tej głównej wieży, dobra. Dobrze, zauważyłem ten jego śluz, który się wydostawał z tych wentów, inaczej pewnie by nas wciągnął czy coś takiego. Też właśnie myślałem, że coś będzie z tymi wentami, bo przecież po co by je na suficie umieszczali? Dobra, chyba... To jest chyba tutaj, nie? No i gdzie oni są? No jesteśmy tutaj. Tylko gdzie teraz? Udaj się do wieży Symed, czyli... Tutaj? Nie, w drugą stronę. Dobra. O! Ty, wiesz, jak mnie wystraszyłeś? O! No chyba są, nie są chyba agresywni, nie? Dobra. Śmiesznie dość. Mniejsza to tędy? Wiek, myślałem, że coś mi tam chcieli zrobić, a tędy, nie? Wiecie, a ja chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Jak ja sobie tutaj pohałasuję, to czy obcy w ogóle tu przyjdzie? O, trzeba było go nie denerwować. O, myślałem, że on mi tutaj nic może nic zrobić, wiecie? Ej, wiecie co? Ja w ogóle coś... To może zrobimy później, wiecie, bo teraz to nie jest najlepszy pomysł. Oj. On mnie nie widzi? On mnie nie widzi. O nie, widział mnie. O nie. Okej. No dobra. Wiesz, co bym w ogóle zrobił? Ja chyba potrącę trochę tryb trudności. W sensie teraz umarłem, ale trochę głupio to zrobiłem, bo chciałem sprawdzić, czy on tu przylezie. On faktycznie reaguje na dźwięk, ale trochę widzę słabo, bo my tam normalnie biegamy, on na to nie reaguje, a inni jakoś na to reagują, kiedy biegamy. Dobra, opcje. Podkręćmy sobie do wysokiego. Niech będzie. Na pewno chcesz zmienić poziom trudności? Tak, wysoki. Dobra. Teraz powinien nas być troszeczkę bardziej kumaci.
Schodzimy na dół, dobra. Teraz powinni być troszeczkę bardziej kumaci i nas trochę lepiej rozpatrywać. Ten obcy cały czas gdzieś tu łazi. On tam gdzieś właśnie tymi wentami lezie. I chyba znowu będzie przy tym węcie, ale ja do niego nie rzecz jasna nie podchodzę, bo pewnie w niego wpadnę. I mi po prostu chwyci. Albo zeskoczy na mnie. Dobra. Tu jest znowu ten android. Dobra. Kurde. Najgorsze, oni cały czas stoją w miejscu. Dobra, idzie. Tu znowu widzicie, to kapie. Tak samo widzicie, znowu to kapie i pewnie to jest właśnie ten jego... No tak mnie widzę, nie widział, mimo że stałem przed nim. Ciekawe, czy on mnie przez tą szybę widzi. Chyba widzi, ale... Przejdziemy sobie ten, to mnie chyba nie widzi z takim kątem. Mam nadzieję, że przeciwnicy nie są coś szybsi. Dobra, on się tu gapi. Jednego praktycznie zaraz miniemy. Dobra, jednego minęliśmy. Teraz. Tamten jest... Kurde, te tutaj. Minijmy go może... Dobra, ten już nas widział, więc... Aha, prawie mnie chwycił. Spadam. Dobra. Tędy nie pójdziemy, bo to nam zablokował też drogę. Tędy. Zaraz cię dogonię. No właśnie widzę. Dobra. Czy tu możemy sobie chyba widzę normalnie biegać podczas ucieczki z nimi, bo jedyne co nam przeszkadza to ten alien, który jest w tych... jakby w wencie, ale się widzę nie ujawnia, w wentylacji jest. Dobra, a dopiero tutaj, w tym momencie, jak teraz wychodzimy, to może zacząć nas gonić. Dobra, czyli tak, taki typ. Walka wydaje głośne dźwięki, czyli lepiej nie uderzać kluczem jakąkolwiek bronią, bo gdziekolwiek. Mięczy nie powinien też w ogóle biegać, bo bieganie też chyba może go ściągnąć. Dobra. Dobrze, ja idę? Dobrze, dobrze. Tędy teraz. Czyli tak, musimy ograniczać uderzanie tym kluczem o przedmioty, bo to bardzo hałasuje. W sensie, teraz sobie by się normalnie biegał, on tutaj nawet na nas chyba nie zwraca uwagi. Albo po prostu bieganie nie ściąga jego uwagi. A to już jest przywołane, zaraz to przyjedzie w takim razie. Dobra. Czyli bieganie nie ściąga jego uwagi, jako tako. Ale już uderzanie o przedmioty kluczem już ściąga jego uwagę. Dobra. Warto wiedzieć. Chyba bieganie. W sensie bieganie, czy może go z wentów wybawić, ale zakładam, że jak już wyjdzie z wentylacji, to pewnie będzie nas gonił, jeśli będziemy biegać, tak sądzę. Przynajmniej. Musimy sobie to gdzieś zapis zrobić, bo ja nie mam się zamiaru znowu z tymi androidami ganiać. Wydaje się do Samuelsa i Tyler. Okej. Okay. W ciekawy sposób podzielili ten elementy tej całej mapy, żeby też nie było jak nie wiadomo duża. Po prostu właśnie są między nimi takie windy. No i są i oni. No właśnie widzę i chyba nie jest w najlepszym stanie. No i co, bo... No nie wiem, czy mnie widzisz właśnie, chyba jest chyba oślepość w takim razie. No i widzisz, po co było tak narzekać. Medical's nearby, but I didn't want to leave her. I'll go and investigate. See what I can find. You stay with her. I'll try to repair the radio booster. What if this creature shows up? Hide. Unauthorized security breach detected. All transit shut down by order of Apollo. No dobra. Hałas, nie lubię tego. Dobra, gdzie teraz mam się dostać? W drugą stronę udaj się do ośrodka medycznego San Cristobal. Mam iść po jakieś leki dla niej. Kolego, masz tu może jakiś zapis? Bo bardzo mam ochotę się zapisać. O właśnie. Wiem, że nie mamy czasu, bo ja nie mam czasu ani na odcinek, bo kończy się już pewnie czas, bo już trochę gram.
i nagrywa. I jednocześnie pewnie nie mamy czasu, bo za niedługo się wykrwawi. Ciekawy jestem, czy jakbym na przykład, nie wiem, kilka godzin afkował przy nich, to czy faktycznie... Czy po jakimś czasie ona by się faktycznie wykrwawiła? To jest pewnie zadanie fabularne, którego nie da się obejść. O! Dobra. Tu mamy mapę, super. Dobra, w którym kierunku mamy się udać? Tam, dobra. Tu są, widzę, ludzie chyba. Chyba są wobec mnie agresywni, prawda? No cóż, ja wam nie przeszkadzam. A to? Co? O kurde. Fajnie. Gdzie ty jesteś? Kto z... O, kamera. Dzięki. Tylko kto mi pomaga i nie wiem, czy powinienem mu ufać. Jakiś typ do mnie mówił przez kamerę. Chociaż w sumie otworzył nam windę, to już jest dostatecznie powód, żeby mu zaufać. Tak, tak. Ja się znam na ufaniu ludziom. Tak. Zapomniał, że wszystko zamknięte. No dobra, czy musimy użyć szybu? Wiesz co, ja nie wiem, czy chcę wchodzić do tego szybu, ale chyba nie mam wyboru. Chyba typ wie, że coś tutaj się kołuje, bo powiedział, że zamknie za nami szyb, a tak jakby miał nas coś gonić. No dobra, chyba ma dobre intencje, albo jesteśmy mu do czegoś potrzebni, że nam pomaga. Fajny rewolwer. Jeszcze go nie wykorzystałem, ale na razie... Ała! Nie mam zamiaru. Dobra, gdzie mam się teraz udać? Tam jest zamknięty, nieważne. To tutaj gdzieś? Gdzie on jest? Patendy, nie? Zgadzam cały ośrodek medyczny. O, no proszę. Ripley, I need to find a doctor. I'm a doctor. My friend needs help. Medical supplies. Me too. There are no supplies on this level. But there are plenty downstairs in the hospital dispensary. How do we get there? We? Do I look like I'm in any fit state? I need your help and you need mine. You find the passcode for the service elevator and then I'll come down to the hospital with you, okay? Passcode? Yeah. I can direct you from here. Morley or Lingard would have had the new passcode. Morley's office is your best bet. No dobra. Czyli tak, mam wspólne interesy. Mam przynajmniej powód, żeby mu zaufać, powiedzmy. Nie wiem, czy powinienem. Let's work together, huh? Mutual benefit. The area you're in was for our more unstable patients. Oj, nie podoba mi się to. Czekajcie chwilę, zobaczę, w ogóle już mam nagrania. Wiecie co? Chyba na dzisiaj będziemy powoli kończyć. Przybyć zasilanie, no oczywiście, wszędzie brakuje prądu. Ja będę chyba na dzisiaj powoli kończyć, mamy już ponad 26 minut nagrania, więc... No cóż, ja już się będę powoli żegnać, żeby te odcinki też nie wiadomo jak długo nie ciągły. Tymi lekami zajmiemy się jutro. A na razie, tak jak mówię, będę się powoli z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wpadajcie na Discord, do którego link jak zwykle umieszczam w opisie filmu. No i co? Elo, elo.